Cześć ciekawscy! Widzieliście już najnowszy trailer Wiedźmina od Netflixa? Podobał wam się, czy może tak jak wielu fanów tej opowieści jesteście w szoku? Od dawna głośne są opinie, że Henry Cavill nie jest najlepszym aktorem do roli Geralta z Rivii, sagi Andrzeja Sapkowskiego. Dlaczego? Przecież nie raz grał już twardziela na ekranie. A może to wynika z jego osobowości? Cóż, zostańcie z nami do końca, a dowiecie się więcej o tym Supermanie. Sobotę 20 lipca Netflix wypuścił trailer swojej adaptacji Przygód Białego Wilka z książek Sapkowskiego i wygląda na to, że fani nie są do końca zadowoleni. Szczególne głosy krytyki da się słyszeć w Polsce, jako że ten temat jest nam szczególnie bliski. Skąd jednak taki pesymizm w kontekście tej produkcji? Przecież nie miała ona jeszcze swojej premiery. Krytykanci wytykają całościowy zły dobór obsady, ale przede wszystkim głównego bohatera. Dla jednych Henry budową ciała przypomina bardziej innego Wiedźmina, Leto z Gulety, drudzy uważają, że Cavill za bardzo wygląda jak człowiek ze stali, aby grać zabijającego potwory mutanta. Dla jeszcze innych aktor wiedźmińskiej stylizacji przypomina bardziej Legolasa z Władcy Pierścieni niż Geralta. Dlaczego ta gwiazda wzbudza tyle kontrowersji? Zacznijmy od początku. Henry Cavill urodził się 5 maja 1983 roku w Jersey, Wielkiej Brytanii. I nie od zawsze był tak umięśniony. Za młodu miał problemy z nadwagą. Dopiero lata treningu sprawiły, że teraz wygląda jak Superman. Uczęszczał do prywatnej, prestiżowej szkoły, gdzie za jeden semestr nauki czesne wynosiło około 21 tysięcy funtów. Występował tam w przedstawieniach takich jak Sen nocy letniej i musicalach. Swoją karierę filmową rozpoczął natomiast w filmie Hrabia Monte Cristo. Długo występował też w serialach od BBC. Dzięki nim zyskał renomę dobrego aktora oraz otrzymał główną rolę w Dynastii Tudorów, która zyskała międzynarodowe uznanie i zdobyła aż 24 nagrody, w tym Emmy. Krytykom bardzo spodobała się gra aktorska Cavilla, przez co zyskał renomę dobrego aktora. Dopiero Dynastia Tudorów otworzyła przed Cavillem drzwi wielkiej kariery filmowej, bo wcześniej bardzo często odrzucano jego kandydatury ze względu chociażby na wiek. W 2005 roku aktor starał się o rolę Jamesa Bonda w Casino Royale, ale wybrano Daniela Craiga. Mimo że reżyser skłaniał się ku Henrymu, producenci stwierdzili, że agent 007 musi być starszy. Cavill brał też udział w przesłuchaniach do roli Edwarda Cullena w serii Zmierzch, ale stwierdzono, że aktor jest za stary, by grać nastoletniego wampira i angaż dostał Robert Pattinson. Musicie przyznać, że tym razem ekipa od castingu miała rację, prawda ciekawscy? Wydaje się, że dlatego bardziej niż jego filmowa działalność zainteresowanie prasy wzbudzały jego romanse. Cavill znany jest z tego, że umawia się z dziewczynami, które od niego są znacznie młodsze. W 2015 roku był w związku z Tarą King, 19-letnią studentką. Zapytany o to, czy nie przeszkadza mu duża różnica wieku, odpowiedział, że ludzie, którzy mówią, że wiek to tylko liczba, mają rację. Jeszcze wcześniej, w 2014 roku, Cavill umawiał się z 21-letnią Marisą Gonzalo, która wykorzystywała sławę swojego chłopaka, aby zyskać więcej followersów na Instagramie. Na domiar złego dziewczyna uwielbiała polowania, a Henry zarzeka się, że kocha zwierzęta, przez co ludzie nie mogli zrozumieć tego dziwnego związku. Natomiast jeszcze wcześniej chodził z Kali Kłoko, chociaż jego relacja z gwiazdą Teorii Wielkiego Podrywu trwała tylko 12 dni. Plotki mówią, że Cavill wynajmował paparazzi, żeby chodzili za nim i robili im zdjęcia, by tym samym ludzie zwrócili na niego większą uwagę. Obecnie jest singlem. Złą pasę przerwał, kiedy dostał angaż do uniwersum DC. Jak się okazuje, Henry jest pierwszym Brytyjczykiem, który zagrał Supermana. A wszystko dzięki jego ciężkiej pracy na siłowni i oddaniu treningowi. Kiedy pojawił się na przesłuchaniu, okazało się, że jako jedyny nie wygląda śmiesznie w kostiumie Kal-El'a. I chociaż pierwsza część jego przygód była dobra, to niestety kontynuacja, w której starł się z Batmanem, nie porwała publiki. Kiedy Cavill skończył swoją pracę przy produkcji Supermana, aby uczcić sukces, adoptował psa i nazwał go Kal. Jak pamiętacie, jest to imię człowieka ze stali. Przygarnął też jednego nietoperza i nazwał go Ben na cześć Afflecka, który grał Batmana. Przynajmniej ma poczucie humoru. Chociaż gwiazdor ukończył prestiżową szkołę, nie grzeszy dyskrecją. W sieci krąży wiele informacji o jego wpadkach podczas wywiadów. Wielu z nich Cavill mówi zdecydowanie za dużo o swoich intymnych scenach i związanych z nimi wpadkach, w tym na przykład jak reagował na widok koleżanki z planu. Raz też porównał granie Supermana do pierwszego razu. Nie zapominając, że w wywiadzie dla Shortlist chwalił się rozmiarem swojego. Czy on to wszystko robi dla rozgłosu? Zapytany o kolejne projekty po Supermanie, powiedział, że nie obchodzi go, co będzie robił, dopóki będzie dostawał duże pieniądze, gdyż woli latać po całym świecie w pierwszej klasie niż w ekonomicznej. Później aktor tłumaczył się, że to, co powiedział, nie powinno być brane na serio. Ale jego fortuna jest szacowana na 20 milionów dolarów, więc jak widzicie, dobrze mu idzie zdobywanie pieniędzy. Szkoda, że zapomina, że milczenie jest złotem.
Podobno Henry jest wielkim fanem Wiedźmina i dlatego dostał tę rolę dzięki scenarzystce, która nie mogła wyobrazić sobie nikogo innego jako Geralta. Gdy zaproponowano mu angaż, zgodził się bez wahania. Premiera adaptacji Wiedźmina od Netflixa zbliża się, ale fani nadal nie są przekonani, czy Cavill to dobry wybór. A wy ciekawscy? Myślicie, że dobrze zagra tę postać? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, by nie przegapić kolejnych odcinków, które pojawiają się dla Was dwa razy dziennie. Do usłyszenia wkrótce!